Mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il terzo album, ho detto, in 1970, smetto di fare il cinema. Fenomenalny dokumentalny obraz poświęcony jednemu z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej, którym bez wątpienia był Ennio Morricone. Zresztą to jest tak szczególny seans, proszę Państwa, że poświęcony on praktycznie rzecz biorąc będzie dwóm wielkim indywidualnościom i osobowościom współczesnego kina, bo z jednej strony bohaterem tego obrazu filmowego będzie Ennio Morricone, a jego twórcą Giuseppe Tornatore, obaj panowie uhonorowani Oscarami, obaj panowie z ogromnymi zasługami dla współczesnej kinematografii, więc no, mamy połączenie przyjemnego z pożytecznym. A no, z osoby samego Ennio Morricone chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. No, jest to jeden z najbardziej płodnych twórców muzyki filmowej, obok Nino Roty czy Johna Williamsa. Człowiek, który odcisnął no, niebagatelne piętno na współczesnym kinie i bez którego współczesne kino, tak prawdę powiedziawszy, chyba nie mogłoby istnieć. No, nie ma na świecie ludzi, którzy do jakiegoś stopnia oczywiście interesujących się kinem, którzy nie byliby w stanie sobie przypomnieć muzyki do kilku tak spektakularnych filmów, jak chociażby dawno temu w Ameryce, czy Misja, czy Nietykalni. No, można tutaj w dwójnasób wymieniać dokonania artystyczne Ennio Morricone. No, dość przypomnieć, że był autorem, że był kompozytorem muzyki do 500 obrazów filmowych, więc no, jest to rzeczywiście dorobek artystyczny imponujący, a sam film jest takim swoistego rodzaju hołdem złożonym przez Giuseppe Tornatore, wybitnego włoskiego reżysera, tak jak powiedziałem, zdobywcę Oscara za film Cinema Paradiso, do którego muzykę robił też Ennio Morricone. No i Tornatore podąża tropem, śladem odciśniętej pieczęci, firmowej pieczęci Ennio Morricone od początku jego kariery artystycznej. Rozmawia z wieloma ludźmi, którym dane było współpracować z Ennio Morricone, a wśród nich są no, takie ikony współczesnego kina, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Quentin Tarantino i wiele, wiele innych postaci. To wszystko tworzy no, niesamowity, prawie 150-minutowy dokument będący, tak jak powiedziałem, hołdem złożonym tej wielkiej osobowości współczesnego kina, ale nie tylko kina, bo młodsi miłośnicy nie tylko kina, ale też muzyki no, doskonale pamiętają chociażby kilka utworów, kilka koncertów zespołu Metallica, które rozpoczynała muzyka Ennio Morricone. No, Morricone współpracował też z Bruce'em Springsteenem, więc jest to postać naprawdę niesamowicie wpływowa, nie tylko jeśli chodzi o współczesne kino, ale popkulturę w ogóle, więc trudno w zasadzie mówić o popkulturze, nie wymieniając nazwiska tego wybitnego włoskiego kompozytora. Dlatego też no, serdecznie Państwa zapraszam. Środa, godzina 18.30. Ennio. Nic ująć, nic dodać.